Święty Augustyn urodził się 13 listopada 354 roku w Tagaście, w Cesarstwie Rzymskim. Był synem Oganina, Patrycjusza oraz chrześcijanki, czyli świętej Moniki. Mama zapewniła synowi chrześcijańskie wychowanie. Młody Augustyn nauki pobierał w szkołach w Tagaście i w Madaurze. W młodości zapisany był nawet do grona katechumenów i przygotowywał się do przyjęcia chrztu świętego. Pewnego razu, gdy był bardzo chory, poprosił o chrzest, ale ponieważ choroba szybko ustała, pod wpływem ówczesnej pożałowania godnej praktyki, odłożył przyjęcie sakramentu na później. Brak łaski pochodzącej z chrztu świętego spowodował, że Augustyn zaczął oddalać się od chrześcijaństwa. Rodzice postanowili wysłać młodzieńca do Kartaginy, aby przygotowywał się do kariery sędziego. Potrzebowali jednak miesięcy, aby uzbierać potrzebne ku temu fundusze. Te miesiące oczekiwania i bezczynności były dla Augustyna prawdziwą zgubą. Nie mający innych zajęć, jeszcze w Tagaście zaczął oddawać się rozrywkom i rozpuście. Wyjazd na studia do nadal półpogańskiej Kartaginy tylko zintensyfikował hedonistyczny tryb życia Augustyna. Oddalenie się od lokalnej społeczności naraziło 16-latka na jeszcze więcej pokus. W Kartaginie poznał kobietę, z którą związał się na 15 lat. Sam później określił ten konkubinat jako grzeszny związek z osobą, która zrodziła mu syna, którego określił w rozmowie ze swoją mamą synem swojego grzechu. W 373 roku wraz ze swoim przyjacielem Honoratem, 18-letni Augustyn, wpadł w sidła zwodniczych manichejczyków, czyli heretyckiego ruchu założonego przez Persa Maniego. Herezja ta łączyła chrześcijaństwo z buddyzmem oraz perskim zoroastryzmem i propagowała materialny dualizm, czyli założenie, że świat polega na walce dobra ze złem, które jest we wszystkim, co materialne. Sam Augustyn przyznaje, że do manicheizmu kusiła go filozofia nieskrępowana wiarą oraz przechwałki manichejczyków o tym, że odnaleźli rzekome sprzeczności w Piśmie Świętym. Augustyn dla sekty manichejskiej poświęcił się cały. Przeczytał wszystkie jej książki, aktywnie bronił jej poglądów, a w swe złe ślady pociągnął wielu swoich przyjaciół. W 374 roku, zaraz po ukończeniu studiów, 20-letni Augustyn wrócił do rodzinnego Tagaste, gdzie zaczął uczyć gramatyki. Matka Augustyna, Monika, z początku nie chciała przyjąć owładniętego herezją syna do swojego domu. Zrobiła to jednak po namowie biskupa, który oznajmił, że syn Tylues nie może zginąć. Już po 2 latach Augustyn przeniósł się z powrotem do Kartaginy, gdzie otworzył szkołę retoryki. W międzyczasie wznosił się na wyżyny kariery literackiej, zdobywał nagrody i uznanie społeczności. W tym samym czasie zaczął powoli oddalać się od manicheizmu, w którym nie zaszedł daleko. Nigdy nie został zaliczony do tzw. wybranych. Jak podaje Augustyn, oczy otworzyła mu najbardziej niemoralność manichejczyków oraz słabość ich argumentów w dyskusji z katolikami. Augustyn pisał, że jedynym ich argumentem było hasło, że Pismo Święte zostało sfałszowane. Ileż razy hasło to będzie później powtarzane przez kolejne ruchy heretyckie. W 383 roku 29-letni Augustyn przeniósł się do Rzymu, a następnie w dość krótkim czasie do Mediolanu, gdzie od pierwszego spotkania zafascynowała go postać biskupa Ambrożego, o którym mówiliśmy w jednym z poprzednich odcinków. Kryzys religijny w duszy Augustyna trwał jednak nadal. Duchową pustkę próbował zapełnić najpierw filozofią akademików, później filozofią neoplatońską. Augustyn porzucił matkę swego syna i związał się z kolejną kobietą. Wkrótce jednak dzięki intensywnym modlitwom swojej mamy, która dołączyła do niego w Mediolanie oraz lekturze Pisma Świętego, światło zaczynało przenikać do jego umysłu. W 386 roku, gdy kończył 32 lata, został obdarowany ogromnym uderzeniem łaski. Od tego momentu rozpoczął zgłębianie prawdziwej filozofii i doktryny chrześcijańskiej. Dogmaty chrześcijańskie łączył w swym umyśle z filozofią platońską, co zaowocowało powstaniem dialogów filozoficznych. Wraz z Moniką udał się niebawem do biskupa Mediolanu, czyli świętego Ambrożego, który w Wielką Sobotę
W nocy z 24 na 25 kwietnia 387 roku udzielił mu chrztu. Święty Augustyn miał wtedy 33 lata. Wraz z nim został ochrzczony jego syn Adeodatus oraz jego przyjaciel Alipiusz. Po chrzcie zdecydował się przenieść do Afryki, gdzie wraz z przyjaciółmi zamierzał służyć Bogu w samotności. Jednak gdy miał wyruszać, zmarła jego mama. W literaturze trudno znaleźć taki opis uczuć wobec matki i żalu z powodu śmierci, jakie znajdziemy w wyznaniach świętego Augustyna. Śmierć świętej Moniki spowodowała zmianę planów. Przyjaciele udali się do domu rodzinnego Augustyna, do Tagaste, gdzie porzucili wszelką majętność i rozpoczęli życie w ubóstwie i modlitwie. Augustyn nie myślał w tym czasie o kapłaństwie, a nawet uciekał z niektórych miast, gdzie było duże zapotrzebowanie na kapłana. Pewnego dnia wezwany do Hippony przez przyjaciela, którego zbawienie duszy było zagrożone, modlił się w kościele, gdy nagle zgromadził się wokół niego lud. Tłum wiwatował i błagał biskupa Waleriusza o podniesienie go do stanu kapłańskiego. Mimo łez, Augustyn uległ ich błaganiom i w 391 roku, w wieku 36 lat, otrzymał święcenia. Augustyn założył klasztor, głosił kazania, nawracał i z wielkim zaangażowaniem zwalczał herezję manicheizmu. Po śmierci biskupa Waleriusza został mianowany biskupem Hippony. Miał wtedy 42 lata. Jego rezydencja biskupia zmieniła się w klasztor, w którym kontynuował życie wspólnotowe z innymi duchownymi, którzy zobowiązali się do przestrzegania ubóstwa zakonnego. Przez 35 lat sprawowania urzędu biskupa święty Augustyn dokonał odnowy życia religijnego w Afryce. Chrzcił, nauczał oraz wywierał ogromny wpływ na decyzje soborów, wspomagając Kościół w walce z heretyckimi ruchami i zgubnymi tendencjami. Zmarł 28 sierpnia 430 roku, mając niespełna 76 lat, w momencie gdy Hippona była atakowana przez Wandali. Augustyn uchodzi za jednego z największych teologów Kościoła. W sztuce przedstawia się go trzymającego serce przeszyte strzałą. Jest to symbol miłości, która w jego życiu i nauczaniu zajmuje centralne miejsce. Był wielkim myślicielem, który wywarł ogromny wpływ na rozwój zachodniej teologii i filozofii. Dopóki żyła jego mama, Augustyn wspierany był przez jej żarliwe i nieustanne modlitwy oraz napomnienia. Święty Augustyn jest patronem m.in. teologów i augustianów. Święta Monika jest patronką katolickich matek. Święty Augustynie i Święta Moniko, módlcie się za nami. Ac med libis ociare, in plantudes videre,